reżyserii i z główną rolą wielkiego Charlesa Chaplina. Akcja filmu toczy się w Londynie. Calvero, zapomniany komik, ratuje młodą kobietę Terezę, która podejmuje samobójczą próbę przez odkręcenie gazu. Wcześniej była baletnicą, ale przerwała karierę, gdy dostała gorączki reumatycznej i paraliżu nóg z powodu przeżycia, jakim było zobaczenie swojej siostry jako ulicznicy. Calvero pomaga Terezie wyjść z choroby i stać się wielką gwiazdą. Sam również dostaje angaż do tego samego baletu co kobieta i wydaje się, że odzyskuje dawną sławę. Jednak w trakcie późniejszego kabaretowego występu niefortunnie spada ze sceny i umiera. Bardzo smutna opowieść, a przy tym piękna muzyka samego Chaplina. Oto motyw główny z bardzo starego, już dziś zapomnianego, a jakże pięknego i wzruszającego filmu. Światła rampy.